Dzień dobry. Powiedzmy tak, że jest zaraz po wschodzie słońca. Pi razy drzwi, może niedokładnie. Rodzina już wstała. O, żoneczka. Smarka to nie będę nagrywał. A to my. A to one. Zboczy i haci. Przestań. Nie. Ale to wygląda tak, jakbym spała na pysiu. Ja tego nie robię, ja go tulę. To nasze córki, one już też nie śpią. Rządka zerwała się wcześniej oczywiście. Już widzę, nawet kawę piła. O, tu jest jej stanowisko bojowe. Nie, na słonku siedziałam, ale się zrobił wiatr i mi się zrobiło zimno. Herbatka. Słoneczko, to na niebie. Żonka pije herbatę. Jedna córka siedzi na krzesełku, a druga pływa. Bardzo przyjemny poranek. No ja w tym polarze trochę mi za gorąco. Muszę się rozebrać. Jesteśmy gotowi do wyjazdu. Fura ogarnięta? Orzeszki przegryzione, dlatego tak żuję. Zostawiamy to. Piękne miejsce, co by nie mówić. Piękne. Bardzo nam się podobało. Może jeszcze kiedyś tu wrócimy. I jedziemy. Gotowe? Opuściliśmy nasz super biwak nad Pogorią 4 i przejechaliśmy 16 km. Jesteśmy w Siewierzu i idziemy właśnie zobaczyć zamek w Siewierzu. Może jest fajny. Jedna z warowni na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wstęp wolny. No to znaczy, że bilet jest tani. Nie ma biletu. Od 10 do 18. Nawet sporo tych murów. Jak na taką ruinę, to jest całkiem dobrze zachowany, bym powiedział. Zakładam, że dziewczyny weszły na wieżę. Idę za nimi. Jestem na wieży, ale dziewczyn nie ma. Wieża ok. Tylko, że jest ten murek, jest. Ma ponad metr chyba, albo około metra. I niewiele widać zamku z niej. Widać Siewierz. Wracam na dół. Do dziewczyn. Po schodach. Trochę ich jest. Prawie zgramem się z dziewczynami. Bo ja wyszedłem na szczyt wieży. A one poszły do lochów. To jest zgranie po prostu. Czyli wybraliśmy dwa przeciwne bieguny na zamku. One ten dolny, ja ten górny. Tu teraz zaczyna się właściwa przygoda. Wchodzę do lochów. O, tu jest jakaś ekspozycja nawet. No to tu jest nawet, coś się dzieje. Nie wiem dlaczego zamek jest... Ach, si. Co za strachy. Ale to już same... Za wcześnie wyskoczyło. No już widzę ten podstęp, zauważyłem. Jesteśmy na wieży i bronimy zamku. Mamy tutaj różne naboje i będziemy, nie zawahamy się ich użyć, nie?
No. Agata, patrz. A, super czat. No dobra. Jak to zrobię, to nie uderzy, nie? No nie. Idziemy. Chodzimy sobie po wieży i córka chciała pokazać, gdzie nie można wchodzić, jak się idzie na wieżę. Ale tu można, ja tylko chciałam popatrzeć na dziedziniec. Chciałam, bo z żadnego innego okna nie widzę dziedzińca. No nie. Tu można wchodzić. No można, na pewno. Trzeba tylko wyjść na barierkę, z barierki na okno, które jest tu zagrodzone. Nie jest zagrodzone, jest tylko barierka, żeby nie wypaść. Dobrze, super. Dzięki Ale temu. Nie widzę mamy, nie widzę. Mami może w samochodzie. Już? Idziemy. Będzie jakaś impreza na zamku. Bo panowie rozkładają jakieś oświetlenie, jakieś takie cuda. Możliwe, że dlatego, żeśmy weszli na zamek bez biletu. Nie ma być biletu. Normalnie 5 zł chyba bilet, to też nie majątek. Rekonstrukcja stanowiska artyleryjskiego. Nie rozumiem. Te koszyki wiklinowe bardzo dobrze chroniły taką armatę przed zniszczeniem. No odpalilibyśmy tą armatę. Tu by się chyba ląd włożyło, napchało prochu z przodu i do dzieła. I co? I ognia. I po prostu ona sama strzela, nie klikasz guzika, w armacie nie ma guzika. Nie no, podpalasz ląd. Ja idę za dziewczynami. Most na zamek. Zamek jest tutaj. No, oczywiście one wyczaiły jakieś kolejne podziemia, na które musimy wejść. O, tu są jakieś obórki, co to jest? O, kto tu mieszkał, krasnoludek? Powoli kończymy podziwianie zamków się wieżu, wracamy do chóry i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Jestem na stanowisku artyleryjskim z tym działem i co się śmiałem z tych koszyków wiklinowych, które chodziły przed atakiem. Te koszyki nazywają się koszokopy, wypełnione były ziemią i dość dobrze tłumiły uderzenie kuli armatnej. Przeczytałem tutaj, także z głupiego żartu wyszła prawda. Czasem trzeba przeczytać chyba, zanim się coś powie głupiego, żeby nie powiedzieć prawdy przypadkiem. W Siewierzu przy zamku jest bardzo fajny kompleks rekreacyjno-sportowy. Proszę. Bieżnia, boisko, parking. No to i to jest, stoją. Siłownia i skatepark. No i co? Dziewczynki malutkie pobawiły się już? Co? Mojej pomocy? Tak, żeby kulnąć Natalię. Nie, bo jej będzie niedobrze. Ale Natalia mu się chce. No dawaj. Czekaj, musisz się zaszleć! Okulary? W drugą! Tam! Nie w ten! Stójcie! Wyjąć, bo się zszedł. Nie, ja chcę pełnąć tylko okulary! One są na propelce! Już? I już, teraz! To było kulnięcie. Ej, jeszcze raz, jeszcze raz. Druga. Jeszcze raz, dwa. A w drugą mnie kłoni. Ale koniec. W drugą jest ciężej. Koniec, już koniec. Ale zajebiste. Kogo kulnąć? Kogo kulnąć? Koniec kulania. A moja kula... Spory ten plac zabaw. Ale ścianka wspinaczkowa. No, całkiem fajna. No ma chyba 7 metrów. Co? Mam zadanie. Jak? No przełóż to na pod tyłek, do tyłka. Nie, nie da się tak technicznie. Ja mam za duży tyłek. Jak?
byliśmy w Siewierzu pod zamkiem. Potem byliśmy w Biedronce, czego nie kręciłem chyba. I przyjechaliśmy do Żarek. Jesteśmy na cmentarzu żydowskim. Dawnym cmentarzu żydowskim. Znaczy dalej to jest cmentarz żydowski. Pochodzimy, pooglądamy. Ciekawe. Nie, według mnie to są normalne groby. I jeszcze... możesz sprawdzić, czy leży. I jeszcze stoją macewy, a nie leżą. Nie został zdemolowany prawie. To może to wiesz, jak już przyjeżdżają, odwiedzają te groby, może to jest jakiś... Nie wiem, po co są te kamyczki, może ktoś wie, dlaczego... Sporo macew ma. O, takie kamyki wyukładane. Córka doczytała, że nie można skracać drogi przez cmentarz żydowski, nie można kosić trawy, nie można jeść, pić czy się modlić. Nie można robić rzeczy, których zmarły nie mógłby teraz robić. I nie można wycinać drzew, bo drzewo korzeniami dotyka zmarłego. Nie wiedziałem. Taka ciekawostka. Żarki kompleks basenowy. To są zabytkowe stodoły. O tyle dziwna sprawa, że to są tylko stodoły. Przedziwne to jest. A gdzie są domy? Nie wiem, co jest grane. Same stodoły, nie ma domów. Chyba trzeba doczytać, co tu się działo. Jedziemy dalej. Po burzliwych dyskusjach idziemy. Idziemy do jakiejś ruin strażnicy dawnej na górkę i na punkt widokowy w okolicach Żarek. Przejdziemy się troszkę. Nie wiem, tam jest 500 metrów, 600. Troszkę trzeba podejść do góry. Idziemy. Miał być punkt widokowy za 500 metrów. Przeszliśmy 700 i nic nie ma. Nie ma nic. Nie ma zamku, nie ma punktu. Coś to mi nie pasuje. Zaraz będziemy. Zaraz będziemy. Tylko, że schodzimy w dół, to dziwny punkt widokowy. Z Częstochowy do Krakowa jest szlak Orlich Gniazd. Pierwszy szlak, który idzie po całej Jurze. Towarzystwo Poszukiwaczy Skarbów opencaching.pl zrobiło projekt. Ktoś, nie towarzystwo, jakieś tam kilka osób zrobiło projekt, że na tym szlaku co jakieś 300-400 metrów jest schowane pudełeczko ze skarbem, albo same pudełeczko z dziennikiem. I można sobie iść i zdobywać te pudełka. Zrobiliśmy to. Ruiny dawnej warowni i wiata turystyczna. Szlak rowerowy. Szlak Orlich Gniazd. Rowerowy? Nie wiem. Tak, jest. Idziemy. Na punkt widokowy. Ścieżką, która jest prawie cała zarośnięta.
Grzęda Rajca. Tu jest jedna ścieżka, tam druga. No i być tu człowieku mądry i pisz wiersze. No nie wiem, gdzie my to jesteśmy. Wow, niezła dziura. Nie, no zgniłe, mówię. Ale to jest stabilne. Co? No tak. A tu nie miało być szlaku? Tylko nie ma, za to nie miało być tej dziury, a jest. No taka, proszę cię. No nic przecież nie robi. Idzie sobie. Mamy ten punkt widokowy, który chcieliśmy. Jest uroczy. Zmywamy się z niego. To trzeba się wrócić, nie ma szlaku. Tak, nie ma, to wszystko tu jest jakieś takie. Ale studnia jest chyba dość głęboka. Nie wiem ile ma metrów, zaraz doczytamy. Siedź tam i nie ruszaj się, zrobimy fotkę. Studnia. Studnia, którą wykuto w litej skale, od dawna cieszy się wielkim zainteresowaniem badaczy, naukowców i turystów. Kiedyś miała około 30 metrów głębokości, obecnie jest częściowo zasypana, ma 15 około. Jej pochodzenie nie jest do końca wyjaśnione. Najczęściej mówi się, że została wykuta przez ludzi dla potrzeb sąsiedniej strażnicy. Jaszczurka! To zjedz ją. Gdzie? Tam, już się schowała. No dobrze. Mogliśmy ją zjeść. Bo ja jestem trochę głodny. Oczywiście chciałem tędy sobie pójść do samochodu i nie ma tu drogi do samochodu. Czyli trochę słabo. Zaraz będziemy przy samochodzie. Dokładnie. Nie wiem, czy mamy tędy bliżej, czy nie trochę dalej, ale no trudno, nie zawsze skrót jest krótszy. Przejechaliśmy chyba z 8 km. Idziemy do jaskini Ostrężnickiej. Starsza młodzież profesjonalnie przygotowana, bo ja mam na tamburynie latarkę, a żonka ma latarkę w ręce. Tak? Proszę. O, wszystko. Młodzież nie potrzebuje. One mają telefony. Będzie świecić tyłkami. Szlak zjawisk krasowych, Dolina Wiercicy, jaskinia Ostrężnicka. O, idziemy ją zwiedzać. Wow. Do jaskini nie można wchodzić z latarką. Proszę, tu jest znak. Nie można wchodzić z latarką. Wchodzenie tylko bez latarki. Szykujemy się. Jestem gotowy. Już tyle zwiedzę. Nie, właśnie, nie już. Ile się skończyłać? Oczadziałaś wąska. Ja czekam. Ta droga tam może być przepaść. Tam jest fajnie, tam nie ma przepaści. Może być przepaść. Ale ja to widzę wszystko. Co to może iść przede mną? Nie chce mi się wybrudzać. Ja nie, już tam jest, nie ma, już widzę. Jak to nie? Nic nie widzisz, jest korytarz. Dobra. Tam jest tak. Skręca w prawo po prostu. No dobrze, no, ja nie jestem grotołazem, nie potrzebuję. Ale piękna. Jesteś. Ale ja urok jaskini podziwiam już teraz. No. Ale ty jesteś grotołazem. Ale tu zimno. Kiedy masz córkę starszą, ale jesteś grotołazem. Bierz moją dupę na gdzieś. No tyk. Ale piękne ujęcia, no nie. Co, tam wyjdziesz? Mogę już kręcić? No. Coś innego niż tylko twój tyłek? Ale ja idę! Trzeba było iść pierwszy! To się bałeś! No jak tu niedźwiedzie są jaskiniowe? Masz kręcić. Ale czy człowiek jest na starość taki głupi, czy to od zawsze był? Dobra. Ale super przejście. Jaskinia Ostrężnicka, zwiedzona. A do drugiej już mi się trochę nie chce wchodzić, do drugiej dziury. No, może wychodzić.
druga chyba też dochodzi. Ale to trzeba iść z drugiej strony, właśnie nie wiadomo, którą stronę skręcić. Wow. No nie, tu można przełazić, ale... No dobra, tu już byliśmy, nie musimy tego oglądać od środka. Szukamy mami, to jest nasze zdanie. Czy tu w ogóle można? No ja myślę, że się da. No to da, ktoś tu chodzi. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Możemy iść od drugiej strony, jak ty się boisz. Ja się nie boję, ja mam w dupie naboje. Nie wiem, czy tutaj nie jest za ciasno na chodzenie. Ty tam stoisz? No. No widzę twoje światło. No tędy chyba wyjdziemy, tą dziurą. To kręć mnie. Kręć mnie. To znowu będzie widać tylko twój tyłek. Nie, ja wchodzę, nie wiem jak jeszcze. Oj, sorry. Może z wyjścia. No bo ja co mówiłam, że to jest fajna. A tylko mamusia mówiła, że uwaga, bo tam są dziury. Jest nie ma tu... W innym miejscu na tym. Jak to w innym? No dawaj, kamerę dasz, idziesz. No idę. No nie, ale... Jest fajna. Jak to nie? No inne miejsce. To gdzie myśmy doszli? Nie wiem, na tym. Ale to się nagrywa, bo ja tutaj udokumentuję. To gdzie myśmy wyleźli? To wygląda jak jakaś toaleta. No w toalecie. Wolni. Wolni. Nie wiem, tu. O. Koniec eksploracji. Wracamy do fury. Mamy chyba 250 metrów. To był moment. 5 kilometrów przejechaliśmy spod skały, czy jaskini ostrężnickie. Pod najstarszą strągarnię w Europie. Jedną z lepszych w kraju. Nie wiem, czy najlepsza, chyba nie, ale jedna z lepszych. Na rybkę. Już dawno nie jedliśmy smażonego pstrąga. Kiedyś to nam się zdarzało częściej. Idziemy na rybę. Rybki, surówka i frytki zamówione i piwo. Dola kierowcy. Zero, zero. 4 pstrągi, frytki, surówki. Bardzo fajne jedzenie. 2 piwa i 2 kole. 236 zł. Kiedyś płaciliśmy za coś takiego 120-140. Kiedyś kupowaliśmy dzieciom jedno na pół. A to płaciliśmy 20 zł. Jemy smacznego. Bardzo dobre, myślę. Nie powiem, że jesteśmy na końcu świata, ale jesteśmy w dość sporym dziczy. Pilica. Płoszczowa Przedbórz. W lasach w lewo nad Pilicę, nad Zakolem jest takie miejsce. Biały Brzeg Binduga. No do tej, pod ten dom nie ma wjazdu. Ja bym się tu umył. Woda nie jest tak bardzo brudna, czysta. Bardzo czysta nie jest. Tam stoimy na odludziu. Tu jest fajna polanka i na nią byśmy chcieli wjechać. Dziewczyny mówią, że nie mają internetu. A my? Ja mam LTE na 3 kreski tutaj. No to wiesz co, bo tu jest wyżej, tu będzie lepszy internet niż tam. Tak. Spróbuję tu przejechać. Ta mamę zostawiłeś. Wiem. Jest brama, tu nie mogę wjechać. Gdzie jest ten? Nie wiesz.
takie fajne miejsce i nie można stanąć, bo jest brama. Przepiękny teren. Naprawdę. Przepiękny teren. Piasek, plaża. Biała plaża? Jakoś tak to się nazywa. Pilica, która sobie tu płynie. Fajna sprawa. My stoimy tutaj. Na takim parkingu. Tam w tych krzaczkach jest też jakiś taki parking. Pozbierałem śmieci, które tu były, no chusteczki, sreczki, tego typu szkła. Złożyłem na kubkę za samochodem. Jutro to zbierzemy i wwieziemy. Teraz tego nie będę do samochodu wkładał. Piękne miejsce, no. Słoneczko świeci cieplutko. Tylko się jedzie patrzeć. Oni ci nawet płacą. Zachód słońca. Siedzimy. Zaraz słoneczko zajdzie. Jakieś tam piwko pijemy. Rozmawiałem z mamą, rozmawiałem z moją piękną siostrą. Pozdrawiamy piękną siostrę i pana Kiszkę. I szwagra też pozdrawiam. I mamę też, tatę. No, ale to ulub. I teściową też. Pięknie tu. I dzisiaj jest ciepluteńko, bo jest 20. Bo teraz 22 podaje mi magiczny zegarek. Ale było 26 stopni jeszcze godzinę tak. Głębokości. Chyba tam dalej jest prąd. Dalej nie wchodzi. Wystarczy tyle. Tam ci kajakarze płynęli, tam wydaje mi się jest głębiej. O! W sumie mycie się po ciemku ma swoje plusy. Nie widać, że woda brudna. Czysta jest. Już się umyłeś?